tutaj nasz delikwent, którym się na samym początku, można powiedzieć, zajmiemy. Zostanie piec rozebrany i przez tamtą dziurę podany na dół na przyczepę i od razu pójdzie w dziurę. Piec kaflowy dosyć łatwo się rozbiera. On tutaj już wykazuje delikatne ruchy. Jak zaczniemy go już tutaj rozbierać, to potem już dużo łatwiej idzie, gdyż to jest po prostu błoto, czyli glina. Tam jest spięte, te ścianki są spięte takimi klamrami z drutów. Szamotki są tam powklejane na glinie i właściwie to jest taka konstrukcja dosyć taka, bym powiedział, klejona. Powinno mi się to udać dosyć szybko. Najwięcej czasu jest z wynoszeniem, aczkolwiek mamy tutaj temat załatwiony, więc pójdzie chyba szybko.